Słuchajcie, napotkałem dwa psy. Muszę się wycofać. Dwa duże psy na wolności. Przyjechałem w góry, w hiszpańskie góry. Tak to wygląda, moi drodzy. Tutaj płynie jakaś rzeka. Tutaj rolnicy na tych półkach skalnych mają jakieś uprawy. No i sobie chodzę po górach. Wziąłem sobie plecak, kurtkę zimową, jakby co. Idę szlakiem biało-żółtym. I chyba się skończył. Powiem wam, że słabo oznaczona droga. Tam są takie góry. Mam nadzieję, że tam dojdę. Ale chcę wam pokazać, że tak jak wam mówiłem, rolnicy mają takie działeczki tutaj na takich półkach skalnych. I żeby odgrodzić działkę od działki, żeby ta ziemia się nie przelała do sąsiada, budują takie mury z cegły, kratówki. I to jest taki naturalny drenaż. Ziemia na polu się utrzymuje, jak widzicie. No i tak mają zrobione te pola. Tutaj następna działka. Musi to być po prostu wszystko zabezpieczone przed deszczem, przed ulewami. I kolejna działka. Tutaj znowu robią to z kamienia. O wiele lepiej to wygląda. No ale jak ktoś ma pewnie, nie wiem, albo mniej pieniędzy, albo więcej, to robi sobie z takiej cegły. Nie wiem, co jest droższe, czy kamień, czy cegła. Chociaż pewnie cegła, bo kamieni tu jest mnóstwo, więc wystarczy pozbierać. Przeszedłem już 2 km i zaczęła się droga szutrowa, ale tutaj jest beton. Wiecie dlaczego? Ponieważ tutaj woda deszczowa zabrała tą górkę i tutaj była wyrwa. I zrobili betonową drogę. Koniec betonu. Idziemy szutrem. A tutaj mijam gospodarstwo. Mam nadzieję, że jakiś pies mnie nie zaatakuje. I zobaczcie, jak są opady deszczu, to tutaj rzeka płynie. A ten pan zrobił sobie gospodarstwo na środku rzeki. Ciekawe, czy go zalewa. Przecież takie niedawno były powodzie, a gospodarstwo istnieje, jak widzicie. Wejdziemy tutaj i pokażę wam, jak to wygląda. A nie, tu jest coś posiane. O, sorry. Tu jest chyba żyto posiane. Dobra, nie będziemy wchodzić rolnikowi. Przepraszam. I droga prowadzi w tą stronę, a ja muszę iść tutaj, bo tutaj jest żółty szlak. Jak widzicie, żółty. I zostało mi godzina drogi. Jest 15, więc nie wiem, czy zdążę. 2,5 km prawie. Ponad. Słońce będzie za chwilę zachodzić. I nie wiem, czy zdążę, ale dojdę, gdzie dojdę. Najwyżej się wrócę. Słońce się schowało za górą i się zrobiło chłodno. Musiałem ubrać kaptur, bo zaczęło też wiać. No i tak nieprzyjemnie. Ale droga fajna. Można się zrelaksować. Doszedłem do takiego domku. Brama wjazdowa jest zrobiona z butli gazowych i z felg. To są felgi od samochodu. Tu jest butla gazowa. Tutaj też. I tu chyba nikt nie mieszka. Grill. Mam nadzieję, że jakiś pies nie wyleci. Nie no, ktoś tutaj chyba mieszka, bo jest do prania taka umywalka. Druty na pranie. Ciekawe wzory, można w szachy grać. A ciekawe, co tutaj jest. O, chyba buda dla psa. Tak, ale tutaj nie ma psa. Takie robią budy tutaj w Hiszpanii. A tutaj? Nic. Myślałem, że studnia. I mamy znak. Do Ksiksony mam 45 minut. Na szczyt 50 minut. Słońce już zachodzi. Słuchajcie, napotkałem dwa psy. Muszę się wycofać. Dwa duże psy na wolności. Chyba się nie uda. Będą biegły za mną. No słuchajcie, nie spodziewałem się tego. No trochę się boję, bo są dwa duże. Ten drugi czarny jest taki trochę rottweilerowaty. Taki niebezpieczny. O, biegnie. Muszę iść tyłem. Odejdź.
Dobra. Więc nie wiem, czy pójść tam, żeby te psy do mnie nie podleciały znowu. Dobra, wiecie co, i tak chyba nie dojdę dzisiaj na szczyt, jest 15, słońce zachodzi. No nic, będę wracał. Trudno się mówi. Wiecie, jakbym jeszcze tutaj z kimś szedł, ale samemu to tak, wiesz, trochę inaczej. W dwójkę raźniej. Nawet patrząc na takie psy, to jakby mnie tak pogryzły, to by było nieciekawie. Nikt by pomocy nie wezwał. Słuchajcie, te psy wyskoczyły na mnie z trawy, z takiej właśnie tutaj trawy, od takiej. Leżały sobie tam gdzieś w ukryciu. Jak mnie wystraszyły, to wam mówię. Na szczęście były łagodne. Tylko poszczekały. Ale dobrze, że mnie nie pogryzły, bo tutaj ani jednego człowieka nie ma. Tutaj nie spotkasz turysty o tej porze. Także wracam. Nie będę ryzykował. A to puszczę wam chociaż drona. Słuchajcie, nie udało się podronować, za silny wiatr, ciągle mi znosi tego drona. Nie mogę polecieć bardzo wysoko, żeby ten szczyt sfilmować, bo no po prostu znosi drona na boki, nie? Także nie udało się, ale nagrałem fajny efekt. Zobaczcie teraz, jak sfilmowałem dronem właśnie ten kontroler i taki obraz w obrazie, jak to fajnie tutaj wyglądało. Mi się to podobało. A tak przy okazji, zabierajcie zawsze zimową kurtkę w góry, bo zrobiło się naprawdę teraz zimno i kurtka mnie ratuje przed wychłodzeniem się. No i pamiętajcie, buty fajne mieć. Ja sobie z Polski wziąłem moje Salomony, które kupiłem sobie specjalnie w góry. Także zabrałem je do przyczepy i bardzo się z tego cieszę, bo jeszcze może gdzieś sobie pójdę na jakiś szczyt. Mam nadzieję, że znowu mnie psy nie wygonią. Słuchajcie, jak te psy mnie zaatakowały, to ja stanąłem jak wryty. I czekałem z 5 minut, albo może i dłużej, aż wyjdzie jakiś gospodarz z tego domu, czy cokolwiek, nie wiem, weźmie te psy. One coraz bliżej do mnie ujadały. No byłem naprawdę przerażony. Także, no trochę takie to nieodpowiedzialne ze strony właśnie gospodarza tego domu, że słyszy te psy, jak ujadają kogoś, a nawet nie wyjdzie, nie zainteresuje się. No nie wiem, czy one mogły sobie zaatakować, czy nie, ale... No niemiło mi było stać tam jak słup i być oszczekiwany. Także jak macie takie psy i słyszycie, że one ujadają, to wyjdźcie z domu i zobaczcie, czy to czasem na człowieka nie szczekają. Wracam już do samochodu, ale tu jest taka ścieżka i widzę tam coś ciekawego. Zobaczymy, co to jest. Coś tutaj jest ogrodzone. Wykopany jest dół. Ała. Aha, czyli tutaj mieli jakiś zbiornik na wodę. Jest otwarta brama. I tutaj chyba gromadzą wodę do podlewania. Tylko jak widzicie, już zużyli. Także tak sobie radzą rolnicy po prostu w Hiszpanii. No zobaczcie, jakie te pola mają kamieniste. Tutaj coś uprawiać to jest naprawdę utrudnienie. Wyszedłem z cienia i od razu się cieplej zrobiło. A patrzcie, jaki tam ktoś ma głęboki basen. Normalnie chyba z 5 metrów ma. No chyba, że to jest jego zbiornik na wodę. Ale naprawdę, z 5 metrów. Nie, bo jest trampolina. Widzicie tą trampolinę tam? Może się zastanawiacie, co oni tutaj uprawiają na takiej ziemi kamienistej. To są, moi drodzy, migdały. Zaraz znajdziemy jednego. Tak wygląda migdał. Zerwałem kilka dla was. Obierzemy jednego. Tak wygląda migdał. Zobaczymy, czy jest dobry. Jest dobry, zobaczcie. W środku jest migdał. Zobaczymy, czy jest smaczny teraz. Migdał z uprawy hiszpańskiej. Dobry, nie jest gorzki. Myślałem, że będzie gorzki. Mam jeszcze jeden. Zobaczcie tutaj, jak podmurowali tą działkę. Teraz wejdziemy do takiego lasku sosnowego. I tutaj płynie strumień, ale teraz wody nie ma. Ale zastanawiam się, czy w Hiszpanii rosną jakieś grzyby, na przykład prawdziwki albo kurki jakieś. I strumyk przepływa pod mostkiem. Dobrze, wychodzimy, proszę państwa. Ach, i tu jest droga.
Tutaj znalazłem jeszcze taki kanał burzowy, który służy jako przejście podziemne dla pieszych, bo tutaj jest ścieżka. No zobaczymy, jak tutaj jest. Echo! Wow, jakie fajne echo! Echo! Dzieciom by się spodobało. Patrzcie, jaki piękny strumień słońca tutaj wchodzi. Noza. A tutaj się można napić. Niestety nie udało się zdobyć szczytu, ale przede mną jest taka twierdza na takim mniejszym szczycie. Może tam się uda wejść. Kaktus z trzema palcami. Niestety wejście do twierdzy jest zamknięte, są jakieś remonty. Jest krata i nie da się wejść. A w dole mamy miasteczko Xixona. O kurczę, co tu się działo? Coś się zawaliło. Chciałem powiedzieć, że w dole mamy miasteczko Xixona. Wyobrażacie sobie, tymi wąskimi chodnikami tutaj samochody jeżdżą i muszą wjechać na samą górę. A ja schodzę takimi fajnymi, urokliwymi chodniczkami. Tutaj możecie kupić działkę budowlaną, wybudować dom. Jest na sprzedaż, ale większość tych domów jest tutaj opuszczona. Nikt już tutaj nie mieszka, ludzie się powyprowadzali, pewnie do większych miast. Zobaczcie, wszystko na sprzedaż, se vende, to znaczy na sprzedaż. Ale ładna brama. Tu ktoś mieszka, bo się suszą ubrania. Kurczę, trochę takie slumsy. Zobaczcie, tu się ściana w ogóle wybrzuszyła. Podparli ją jakimiś deskami. A jak to runie, to będzie nieciekawie. Budynek jest wysoki na 10 metrów. Kiciuś oczywiście musi być. Cześć. Zobaczcie, tutaj budynek się zawalił i zrobili taką konstrukcję z metalu, żeby te budynki po bokach się jakoś trzymały. No i obsikali wszystko pianką poliuretanową. Jeszcze takie samochody tutaj jeżdżą. No powiem wam, że jesteśmy tak 20 km od wybrzeża. Tutaj już nie ma tylu turystów. Więc to jest takie normalne, zwykłe miasteczko. Tutaj okna zabezpieczyli też takimi zastrzałami, że to się nie zawaliło. Tutaj też jest ciekawie. Ten budynek też grozi zawaleniem. Zrobili takie metalowe podpory. Tam jakieś kliny powtykali. Ciekawe, ile lat to się będzie trzymać. I nareszcie dochodzę do mojego samochodu. Mam nadzieję, że dzisiejszy vlog wam się podobał. Trochę taki troszeczkę inny był, taki samotny, tylko ze mną. Pokazałem wam trochę miejsc takich zwyczajnych w Hiszpanii, bo na wybrzeżu wszystko jest takie z przepychem, a tutaj jest no troszeczkę inne, troszeczkę bardziej ubogo jest. No i mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się i do następnego vloga. Pa!